Dobry wieczór, dzień dobry, czy inne te popołudnia. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z jakiegoś dziwnego horroru, którego już chyba kiedy przychodził Moryc, który właśnie w tej chwili jest ze mną. Cześć, chorym! Cześć, Moryc! Dobra, Boże. Tak, to się nazywa Stairwell, to jest praktycznie to samo, co było z SCP, tam 087B bodajże, tylko że na silniku z... Duke Nukem 3D, tego pierwszego takiego żałosnego. Znaczy on był w porządku, ten Duke Nukem, no ale grafika jak na dzisiejsze standardy raczej na PlayStation 3 nie będzie śmigać. Dobra. Seriously? Dobra, to Sorry. Próbujemy. Jak widać, muzyka jest bardzo, bardzo oldschoolowa. R14. Oh. Powiedz mi, jak będziesz stał przy drzwiach. Okej. Okay. Czyli to jest jakaś uliczka? Mogę iść w prawo? Czy jest niewidzialna ściana? Nie mam pojęcia, nie testowałem tego. Priorytetem tutaj jest dom, tak więc... Nie widziałem ściana. Powiem wam więcej, właśnie zauważyłem słoik, który jest 2D i podąża za kamerą. Seriously? Ej, patrz jaki fajny krzaczek. Ej, ten krzaczek mi śledzi. Ej, dobra, dobra, ej, to jest horror, idziemy do drzwi. Ej, panie, co pan chce, pana do mnie chce? Ty, rzeczywiście to samo, panie. Panie, co pan? Widzę butelkę, która się za mną ruszy. Ej, wiesz co? Drzewo to samo robi. Słoik. Boże. Dobra, te lampy? Skupmy się. Te lampy też. Dobra, display is still coś tam. Dobra, otwieramy, tak? Tak. Okay. 3, 2, 1 na E. Pyk. Okej. Okay. Teraz co trzeba zrobić? Ta grafika. Lampka mruga, drzwi są zamknięte. Co to? Przecież tutaj jest wentylacja. Jakim cudem? Tak, i co teraz? O, jakiś przycisk. Ty, to działa. Jakim cudem? Czekaj, spowolnij trochę. Dobra. Dobra, ja jestem w tym wywieczniku. No ja zza okna właśnie patrzę na ciebie. Czekaj. Coś odpaliłem. Otworzyłem przejście. Tak, teraz się wróci, przejdź. I zatrzymamy się przy kolejnych drzwiach. Przy nich może być taki... Oh, fuck. Co? Coś tam widzisz? No podejdź do tych drzwi. Ty wiecznie się wyłączył, jak podeszłem. Co? Podszedłem. Chodź tu. I powiedz, ej, czy będziesz miał loading i... Tak. Dobra. No i uwaga, zaczyna się najciekawszy moment, bowiem teraz będziemy zwiedzać piwnicę. Drzwi się za mną zamknęły. Dobra, idziemy. No, a ja mam otwarte, lol. No, idziemy. Oddal się od nich. Oczywiście. Co za skrypty! Ja, to skrypty. To co, schodzimy? Dobra, czekaj, stań na pierwszym schodku. No, jestem. 3, 2, 1, w drogę! Bom, 01 czy 10? Tak ciężko. Powiedzieć. I co się będzie działo? Nawet muzyki nie ma. Trudno. Ej. Chodź. Numerka 3 nie ma. Jak to numerka 3? Nie co, ma. Co, ty już tu jesteś? Jestem przy piątce. Nie, to jest... What the fuck? Aha, źle liczę. Na dwójka. Ups. Jestem przy trójce? Schodzę niżej? Jestem przy czwórce. Jestem przy czwórce i widzę jakieś siki na podłodze. Ja też widzę siki. Cześć, siki. Dobra, aż zaśmierdziało. Idziemy dalej. Czemu to nie ma dźwięku? W ogóle ładna tapeta, zauważyłeś? To jeśli o tą niby teksturę, albo tą poręcz... Sporę. Czy ta poręcz też podąża? Nie, czekaj. Nie wiem, szczerze mówiąc. Powinien podskoczyć. Nie podąża. Jest po prostu stricte 2D. I nie jest nieruchoma. Jestem przy szóstce. Ja przy siódemce. Czekam na ciebie. Czekaj, złapię cię. Hop. Ty mnie nie ma, lepiej. Jestem przy siódemce. Dobra. To schodzi, gdzie te ziemniaki? Ja obiecałeś ziemniaki na frytki. Na talarki zagłady. Niebieska kałuża. Czy to było tu, czy nie? Czekaj, ósemka. Oczywiście, dobra, ósemka, niebieska kałuża. Ja wam powiem, że ja ze względu na to, że już grałem w to wcześniej, to i tak naprawdę jeszcze bardziej się boję. Dlatego, że mniej więcej wiem, co tu się dzieje. Ja na razie się nie boję w ogóle i jestem przy dziewiątce. A ty? A ja chyba przy dziesiątce. Tak, właśnie do dziesiątki znalazłem i tu już jakiś switch, widzę. To nie jest switch, to jest kaseta w ścianie. Jej, dyskietka w ścianie? Bo na to jak safe. Albo nie wiem co. Dziwne. Nie wiem, ale mam oczy jak chomik. Ta gra jest generowana jakoś losowo, czy mamy to samo? Losowo. Znaczy się piętra są chyba tak samo, ale... Ej, coś słyszałem. Coś słyszę. Słyszę. 12. A cóż. No jak widać, no gra nie jest ciekawa. Opiera się na budowaniu. Kopaniu klocków i różnych randomowych pozycji. Cheater! Ja jestem przy 13. No ja właśnie
ja jestem przy 14 i nic w dalszym ciągu nie widzę. Z tego co pamiętam, to jeszcze na starym kanale, jak byłem przy 10, to mi wyskoczyło. Tak mi się wydaje. To coś będzie wyskakiwać? Nie. Chwila, to ja chyba będę szedł tyłem. Nie, nic nie będzie, harem, idź przed siebie, nie bój się. Zygnoję, jak coś mi skoczy na twarz. Musisz najpierw znaleźć złoty dzbanek. Jak coś mi skoczy na twarz, to staniesz mokrym śledziem po łbie na perkonie, normalnie, kopa w dupę. Co to było? Co? Nie wiem, ale podniosło mnie do góry i tylko coś czarnego chyba mi smernęło przed nosem. A mi drzwi trzaskają. A to było. Ej, rzeczywiście, podskoczyłem. What the fuck? Chyba ktoś nas uszczypnął w tyłek. Przystojniaczku. Nie wiem, co jest. Cześć, młody, boisz się? Nie podoba mi się ta gra już. Nie czy podoba, rozwij? nie podoba. Jest coraz gorzej. Coraz gorzej. Jestem przy 20, wypadałoby się, żeby coś się stało. No, jestem przy 21. Zaraz mi... RAM się skończy. Świetnie. Tak z tobą, nie? Co to było? SCP, tak? SCP, jak że dwa czy trzy razy chciałem go przejść i okazało się, że skończyła się gra i spadają się ciemności, koniec gry. O, żółta kałuża. Ciki. Gdzie? Ja nie mam sików, jestem przy 22 i... Siki! Cześć, Siki. A teraz jestem 23. Dobra. Cześć, Siki. Schodzę. Wchodzę za osłonę. Tak. Osłonę mówisz? Zniknęli mi z ekranu. O, nie. To jest jakiś bobek na ziemi. Bobek? Idziemy dalej. Zastanawiam się, kogo my tu szukamy. Nie mam pojęcia. O, cześć, Siki. Ej, może to jest poszukiwanie sików? Z świętego. No, możemy się zebrać siki, nie wiem, wiesz? Ej, coś znalazłem. Co to jest? A ja coś słyszę. Coś bardzo... To jest plus 18, mogę powiedzieć pojebanego? O, już to powiedziałem. Nieważne. Czekaj, jestem przy 26. Wiesz, co znalazłem? Co? Przy 27 na ścianie takie cegiełki. Też widzę cegiełki. Też i powiedz mi, czy to widzisz. Cegiełki, widzisz? Cześć. Widzę cegiełki. 27, tak? Dobra. No. Bam, para, bam, para, bam, para, bam, para. O nie, para, może to jest koszmar budowlańca, albo architekta, albo coś. A, przy 28 widzę krew na ścianie. Też widzę. Cześć, krew. Czy mi się... Wiesz co, musimy iść równo, bo nie chcę, żebyś mnie przestraszył. Co tam było? Co tam było? Dobra, idziemy dalej. Powiedz, co tam było? Gdzie jesteś? Przy 20, przy tej krwi. Co tam niby jest? Gnojku? Nic. Poręczy się przestraszyłem. Co słyszę? Tak, poręczy. Wiesz, ja nie lubię horrorów. O, dziura w ścianie. Nic ci nie wyskoczyło, co za oszustwo. Dziura w ścianie. Widzisz ją? Przy czysty jestem. Tak. Spojrzałem na nią tylko i poleciałem dalej. Nie mam zamiaru się z tym bawić. W sumie też. Lecimy dalej. Czyli 7. Znowu mnie jakby coś podrzuciło. Tak? Bo po prostu gra się psuje. 32. O! Znowu coś podrzuciło. 33. Ty nic nie wyskakuje, ty masz usunięte pliki. A więc to tak. Morris umrze na zawał, później ukradnę ci suby. Łoch. Nie wiem, czy twój kanał wytrzyma tyle subów. Tak. Robi się dziwnie. Może się przeciążyć. Dobra. Oj. Co? To ci wyskoczyło? Drugi raz. Ale co to wyskakuje? Portret Michaela Jacksona. No. Jest to taka piosenka w tle. I'm bad. O, co to było? Usłyszałem, jakby ktoś żuł szczura i taka biała twarz wyskoczyła. A słyszę jakiś... What the fuck? To miało być to? What the fuck? Co? Przy 40 jesteś? Nie. A ile? 38. To było to? Przestraszyłeś się tej białej twarzy i to wyskoczyła przed ekranem? Nie, czegoś innego. Ale teraz słyszałem krzyk dziecka i mi się przy... czy czegoś. I przy 40 na ścianie mi się twarz pojawiła taka. I znikła od razu. Słyszę krew... A tu się z dupy krew pojawiła teraz. Zacna historia. Jestem przy 40. Aj.
Co jest? A widzę, rzeczywiście. Zgasło mi światło, pojawiła się twarz i właśnie poczułem na pupci jak się nazywa, drżenie. Powiedz mi, czy będziesz widział na ścianie potem XD? Przy czym? W którym powietrze? Poczekaj, przed 43. Jestem 42. No jest XD. XD. Dobra, 43, jakiś przełącznik to jest, mogę to cyknąć. Też nie. Widzę. Switch? To wygląda jak te klawisze od windy, tylko takie super stare. Ciekawe, czy w tej grze coś nie jest super stare. 34. La, 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 la. Ale takie wyskakiwanie z do dupy. Spokojnie. O, mocz, cześć. Też minąłem mocz. I w dochodzę do 45. No, ja jestem 46. Mojang. O, też 46. Wow. Mojang. 47. 47. Jezu! Porzuciło mnie. 48. Dobra. Słyszę piszczenie w głowie. Ja też. Coraz głośniejsze i dziwniejsze. O, odcisk ręki na tym. Na ścianie. 48. 50. Słyszę płacze dziecka. Nie znoszę tego, jestem graczem z Fira. Żygi, słuchaj. Żygi. Nie znoszę takich krew. Krew, siki, motyka. Cześć, krew. Coś słyszę, ale nie 50. Wiem co. 50. Znowu słyszę mnie coś porzuciło. Dziecka, ale fajnie. What idzie po ciebie harem. Much, much, much. 53. 51. 54. 52. Ej, 55. Co mnie porzuciło? Death Knight level. Tak? 53. 56. What the fuck? Bawimy się w odliczanie Gurgowa, tak? Co jest zrobił? Run away! Aaaa! Co to miało być? Kurwa. Co? Co mi się stało? What the... Co jest? Powiedz mi tu! Rozkazuję ci zeznawać! I'm dead! Umarłeś już? I'm dead, tak. A jak ty umarłeś? Co cię goniło? To się goniło, przyznaj się. I przy nie, którym piętrze? Nie mam pojęcia. Powiedz. Ale zapraszam na kanał harem.pl. The world is Abaddon. Dobrze rozkazuję mówię? Ci... Tak. Rozkazuję ci powiedzieć, coś tam się stało. Nie wiem, co się stało. Ej. Nie mogę się ruszać. Co jest? Popatrz się. Gdzie? Nie chcę! Nie chcę się odwracać! Chcemy się odwrócić? Tak. Run away! Ej, co to było? Run away, little girl. Run away. Bez nadzieja. Mów za siebie, ja się bawiłem przed nią. Świetnie. Tak, świetnie, po prostu genialnie. No dobra, tego by było na tyle. Byłoby dobrze. Moritz, niestety nie będzie ziemniaczków. No to tyle. No to niestety to na tyle. Harem zaczął, więc ja się pożegnam. Czekaj, będę miał fajny głos. Dziękujemy za obejrzenie naszego krótkiego let's playa dotyczącego gry The Stairwell opartego na Duke Nukem 3D Engine. Zapraszamy do następnych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia.